Cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku mnie na kanale. Dzisiaj sobie tak trochę poczytamy, pogadamy, zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Dlatego, że 9 lipca było QA w tematyce World of Tanks, no i chciałbym się troszeczkę nad tym pochylić, bo jest to długie QA. No i teraz też e, takich różnych materiałów mamy dużo, dużo mniej niż kiedyś. Pojawiają się one od czasu do czasu, więc też myślę, że można wtedy się troszeczkę przyjrzeć pewnym zagadnieniom, pewnym kwestiom, które tu poruszają i skomentować to, przynajmniej no tak jak ja na to patrzę. Tych pytań i odpowiedzi troszkę jest. Wszystko oczywiście tutaj biorę z blogu Domina. Zaczynamy. Planowane jest do pudełek świątecznych większej ilości dodatków kosmetycznych jak zeszłoroczne skórki dla dziesiątych tierów. No to oznacza, że praktycznie pewne jest to, że w tym roku też takie pudełka będą, skoro Planują co do nich wprowadzać. Myślę, że różne takie bariery kosmetyczne są po to, żeby zwiększyć w jakiś sposób atrakcyjność tych pudełek, ale jednocześnie też, żeby więcej osób było, miało poczucie, że coś z tych pudełek wygrało. Niekoniecznie te najważniejsze, powiedzmy, czołgi, które zazwyczaj są, tak jak w ostatnim roku był to Defender czy chociażby Is3A. Sam czekam, co wykombinują, co dadzą, jak to będzie wyglądało. Wciąż trwają prace nad aktualizowaniem niezbalansowanych starych czołgów premium, aby pasowały do dzisiejszych realiów gry. Testy odbywają się na piaskownicy, a celem jest zbalansowanie ich wszystkich do nowego schematu. Jeśli nie pójdzie, to pomyśli zostaną zbalansowane pod obecny schemat. Co to oznacza? Ano, to oznacza, że różne pojazdy, które z jakiś sposób nie wpisują się w ramach obecnego WOTA, jeszcze sobie poczekają do do zmian. Dlaczego? Dlatego, że no, widzimy, że Wargaming pracuje nad przestawieniem całkowicie gry, jeśli chodzi o pociski i penetrację. Pamiętamy, że, jest, że są testowane rozwiązania, w których to pociski podstawowe zadają więcej uszkodzeń od pocisków, od starych pocisków premium. Jeżeli to Wargaming wprowadzi, no to cała gra tak naprawdę zostanie postawiona do góry nogami i każdą maszynę pewnie Albo większość maszyn będzie trzeba indywidualnie buffować, co lub nerfit, co spowoduje, że no, zmiany będą potrzebne, ale żeby te zmiany wprowadzić, też będzie potrzebny czas do zbierania danych, więc to wydłuży, wydłuży proces, wydłuży proces, cały ten proces znacząco. No i też kolejna ważna kwestia, wydaje mi się, że. Nawet jeżeli WarGaming zarzuci plan zmiany amunicji, bo tak też może być, bo mogą stwierdzić, że no próbowali, testowali, ale to, to się nie sprawdzi, i wtedy będą chcieli indywidualnie zmienić pewne pojazdy, no to też, to też wydłuży cały ten proces. Więc jeżeli mamy czołgi premium, które są za słabe, to myślę, że jeszcze troszkę czasu musimy wytrzymać zanim one zostaną zmienione. Smutne to, ale prawdziwe, tak to wygląda i nic, nic z tym nie zrobimy. Nie ma w planach zmniejszenia ilości artylerii z maksymalnej liczby 3 do 2 na drużynę. No to już jest coś wiemy, że artyleria wnerwiała, wnerwia i pewnie wnerwiać będzie, ale na razie jasno mamy powiedziane, że nie ma co liczyć na zmniejszenie tych art na bitwę. Więc dalej maksymalnie 3, 3 arty na stronę. A wiemy, że jeżeli trzy artylerie skupią się na jednym przeciwniku, to on na ogół już bitwy sobie za bardzo nie pogra. No ale jest jak jest nic na to nie poradzimy. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na kwestię dodania nowych weakspotów po wprowadzeniu zmian amunicji. No, tak jak wspominałem wcześniej, zmiany w amunicji wywrócą tę grę do góry nogami. I zobaczymy, jeżeli oczywiście te zmiany wejdą, i zobaczymy co to, jak bardzo to wpłynie na dalszy rozwój gry, ale tutaj na razie gdybania nie ma. W planach jest przywrócenie niektórych map, które zostały usunięte w patchu 1.0. Rzeka Perłowa jest jedną z kandydatek. No to cieszę się, że jest gdzieś jednak ten temat wprowadzania, przywrócenia tych starych map. Niestety Wargaming robi to tak bardzo powoli, że myślę, że temat tych map będzie się ciągnął jeszcze latami. A szkoda. Super test. Z uwagi na położenie głównej siedziby, ograniczenia językowe pracowników pozostanie dostępne jedynie dla rosyjskojęzycznych uczestników, za to będzie więcej okazji do testowania zmian w piaskownicy dla ogółu społeczności. No i to jest szkoda, to jest straszna lipa, że tylko i wyłącznie goście ze wschodu z jednego serwera mogą uczestniczyć realnie w super testach, bo w Europie też mamy ogrom doświadczonych, dobrych graczy, którzy spokojnie. Mogliby testować te pojazdy i również dzielić się swoimi przemyśleniami. A tak, no tak jest jak jest, i wiemy, że ponieważ, no wiadomo, gra jest robiona przez białoruskie studio, dużo jest klientów ze wschodu. No to wiemy też, jakie jest często podejście do pojazdów ze wschodu. My patrzymy jako Europa, czy, czy serwer amerykański troszkę inaczej na to, i taki pogląd. Inny niż tylko Rosjan, myślę, że miałby tutaj duże znaczenie, no ale już po raz kolejny mamy informację, że nie, wy, do, wy tego robić nie będziecie. Szkoda, ja bardzo nad tym ubolewam. Wraz z ekipą tworzącą Hawok trwają prace nad naprawieniem niewidzialnych tekstur, które mimo przezroczystości uniemożliwiają strzał w przeciwnika. Ile jest takich bugów na poszczególnych mapach, doskonale wiemy. Wod do HD już wszedł jakiś czas temu. I O ile byłem w stanie zrozumieć, że no każdy, każda taka zmiana generuje jakieś błędy i ma prawo. Yy, mają prawo być jakieś niewidzialne tekstury, coś się nie zgadzać, to oczekiwałem dosyć. No, oczekiwałem lepszej reakcji. Tymczasem no, wprowadzenie wprowadzenie zmian nie nastąpiło już, mimo że od daty premiery WOTA 1.0 minął minęło ponad rok. Więc tutaj też cały ten proces decyzyjny, analizy, wprowadzania trwa bardzo, bardzo długo, i ciekawy jestem, ile nam jeszcze, ile tak naprawdę będziemy musieli czekać. Bo mamy na razie informację, że pr trwają pracę. No to dobrze, że trwają, cieszy mnie to. Pytanie, jak długo będą trwały, bo no, takie sytuacje, w których wydaje wam się, że traficie w przeciwnika, trafiacie w jakąś niewidzialną teksturę, bywają. Irytujące. W przygotowaniu jest funkcja podglądu pancerza czołgów w garażu, tak jak jest to w WoWs. I to jest bardzo przydatna sprawa. Cieszę się, że coś takiego będzie w przyszłości. Nie powstanie osobna klasa dla czołgów superciężkich, jak na przykład Maus, ale planuje się usprawnienie systemu komunikacji w ten sposób, aby łatwiej przekazywał graczowi informacje typu uwaga Maus. Nie kubam o co chodzi z tym ostatnim zdaniem. Jeżeli to zrozumieliście jakoś, to... Dajcie znać o co chodzi. Nie wiem, czy to ma, być na, czy to ma mieć na celu, że jeżeli jesteś świeżym gra graczem, nowym, to mam, To je małs on jest twardy, i uważaj, no to tak dziwne, szczerze mówiąc. Prowadzone są testy nowej równowagi wszystkich pojazdów i poziomów na piaskownicy, dlatego też zostały wstrzymane niektóre zmiany, na przykład S100, ale zostaną one wprowadzone, gdy pojawi się nowa równowaga. Czyli, jeżeli nowa gra, jeżeli ten nowy system amunicji wejdzie do gry, będziemy sprawdzać, analizować statystyki, co spowoduje, że każde zmiany indywidualnych pojazdów znowu się wydłużą. Więc, tak czy siak, zmiany w 100 i innych tego typu pojazdach są odłożone w czasie na zasadzie takiej, czy Zmiany w amunicji wejdą, czy też nie, i jak to wszystko będzie wyglądało. Na chwilę obecną nie planuje się wprowadzenia zmian podobnych do tych na poziomach 9 i 10 w czołgach japońskich niższych poziomów. Ciekawe dlaczego. System okresowych falbanów pozostanie na razie bez zmian. W usprawnionym systemie komunikacji podczas bitwy pomyślano o przewróconych pojazdach sojuszników, na przykład sygnalizowanie ich położenia na minimapie i to byłoby ciekawe. Kwestia oczywiście jest taka, na którą WG nie ma wpływu, czy inni gracze będą w stanie w ogóle patrzeć, co się dzieje, odbierać to. No bo nieraz jest tak, że my się przewrócimy, jakiś gracz stoi totalnie blisko nas i nawet tego nie zauważy, nie zwraca uwagi na minimapę, na to, że pingamy, że, że krzyczymy pomocy, że coś piszemy na czacie, więc... No. Co ma być, to będzie. Na pewno każda, każda dodatkowa sygnalizacja o tym, że leżymy na grzbiecie czy na boku i pomoc jest potrzebna, będzie ważna. Szkoda, że Wargaming na razie, z tego co pamiętam, nie planował wprowadzania linki, żeby się podpiąć i komuś pomóc, no bo jeżeli już mamy system wywalenia czołgu na bok, to wypadałoby też móc jakoś pomóc takiemu graczowi inaczej niż tylko pchanie go swoim własnym pojazdem. I kolejne, lecimy dalej, bo tak jak mówiłem, tych QND jest całkiem sporo. Możliwe, że zostaną wprowadzone dodatkowe zasady do matchmakingu dla graczy, którzy dopiero zaczynają przygodę z WOT, na razie nowi grają tylko z innymi graczami, którzy mają poniżej 100 bitew. No, zobaczymy, no, to jest... Kwestia zmian w meshmakingu to jest zawsze kwestia trudna zapewne dla dewelopera. Ja bym był za tym, żeby nowi gracze grali jak najdłużej z nowymi graczami ze sobą, żeby od razu się do tytułu nie zrażali, bo wiemy, że yy, WOD potrafi, zwłaszcza jeżeli nie obejrzymy jakichś materiałów, nie zrobimy jakichś tutoriali. No to na początku może budzić wiele pytań. Może być trudno zrozumieć pewne sytuacje, więc na pewno łatwiej będzie grać świeżym graczom z innymi graczami na swoim poziomie, niż zbierać baty od kogoś, nie wiedząc tak naprawdę dlaczego. Materiały z forum, propozycje nowych gałęzi, reworki, nowe mapy są czytane i brane pod uwagę, jednak zespół twórców musi opierać się na twardych dowodach, dokumentach archiwalnych, listach historycznych i tym podobnym. Posiadają też dużo prototypów map, jednakże często nie docierają one nawet na super test. Mimo wprowadzenia szwedzkich czołgów średnich, które datowane są na późniejszy okres niż ten, którego trzyma się gra, nacisk jest składziony na pierwszy okres technologiczny, dlatego nie zobaczymy w grze np. czołgów niemieckich z tego okresu, ponieważ korzystały już z nowszej technologii, np. rozwój pancerza kompozytowego. W planach jest ulepszenie systemu raportowania w grze zaraz po wprowadzeniu zmian dotyczących ognia przeciwskiego, tylko żeby ten system raportowania tak naprawdę działał. Ciekawe co, po, yy, co pozmieniają. Po rebalansie wszystkich pojazdów zostanie sprawdzone czy jest 4 wymaga dalszych poprawek. Na początku roku była mowa, że jest 4 jest 10 że te pojazdy będą zmienione, yy, że tam Kran i Leo, a z, tych, z tej czwórki no, Kran do, dostał zmiany, Leo również, yy, STB również, a ISA 4 i e SET nie ruszyli. Yy, piaskownica jest eksperymentem, którego powodzenie będzie oznaczało pojedynczy, całkowity rebalans, zamiast rozdzielania go na drobne poprawki w każdej wprowadzanej ładce. No, czyli będzie po prostu ogromna zmiana, jeżeli ogromna zmiana w tytule, o ile w ogóle dojdzie ona do skutku. Na pytanie, czy założeniem jest wprowadzenie czołgów silniejszych niż kiedykolwiek, na przykład obiekt 279E i prośbę o dodanie większej ilości map do zablokowania, odpowiedź brzmi: każdy czołg posiada swoje słabe punkty. No tak, tylko że niektóre czołgi są tak stare i nie pasują do obecnego wota, że nowe po prostu zjadają je jak chcą, a rebalans może. Yy, a rebalans pomoże pokochać nawet jest to, no ciekawy jestem, ilość map do zablokowania została dobrana tak, aby gracze czuli się jak najbardziej komfortowo z matchmakingiem. No ja, i ja bym nieraz chciał zablokować więcej map niż tylko te dwie, które mogę, no ale z drugiej strony pewnie to by rodziło kolejne kłopoty, więc uważam, że i tak zablokowanie jednej czy nawet dwóch map... To jest yy, fajny gest ze strony Wargamingu. Pracownicy WG, się problemowi, pracownicy WG przyjrzą się problemowi dlaczego twórcy tanks GG mają kłopot z eksportowaniem modeli pancerzy od czasu wprowadzenia nowego silnika gry. Okej, okay, no to tam dotyczy to zewnętrznej strony. Pojazdy za obligacje. Funkcjonalność jest gotowa, jednak nastąpiły pewne problemy techniczne, które są obecnie naprawiane. Czekajcie na aktualizację tego tematu. Czyli jednak nie porzucili sklepu za obligacje, jeśli chodzi o czołgi za obligacje. Obstawiam, że część z nich, które miało trafić do sklepu za obligacje, zostały sprzedane te czołgi na czarnym rynku za złoto lub za kredyty. I teraz patrzą, tak na, też, patrzą, jak to, jak to się sprawdziło, jak ten czarny rynek się sprawdził, i zastanawiają się, co ewentualnie pewnie zrobić za obligacje, a co, ewen, co możliwie dać w kolejnym takim czarnym rynku, jeżeli ten dogryb zostanie znowu wprowadzony. Fińskie drzewo technologiczne, przykro to mówić, ale na tą chwilę nie ma dowodów na istnienie oryginalnego drzewa technologicznego. Jeśli będziemy mieli wystarczającą ilość treści, aby stworzyć pełną gałąź, nie stworzoną z czołgów klonów, na pewno ją wprowadzimy. Okej. Okay. W przypadku dalszych pomyślnych negocjacji z marką Gerson Panzers zostaną wprowadzone do gry różne dodatki, na przykład typu emblematy, styl to mnie akurat w ogóle nie interesuje. Na Gamescomie będzie możliwość spotkania twórców gry i porozmawiania z nimi. Spoko sprawa, jeżeli ktoś tam akurat będzie, zawsze sobie można pogadać. Nie ma w planach implementacji dodatkowej linii brytyjskich czołgów ciężkich z Chieftainem na topowych tierach. Szkoda, ja żałuję, znaczy z Chieftainami na topowych tierach. Miałem nadzieję, że będę mógł zagrać z w wodzie. no to jest, jest, jest mi smutno z tego powodu. Linia frontu w tym sezonie pozostanie bez zmian, możemy się ich spodziewać w 2020 roku i to mnie martwi, bo co to oznacza? Czy po prostu będą dalej robione jakieś kosmetyczne zmiany, typu tu zmienimy z trzech materiałów eksploatacyjnych na jeden, tutaj rozszerzymy? A, czy to oznacza, że nie A może to oznacza, że nie będzie już nowej mapy? Bo jeżeli tak i do końca, tego, i do końca tej linii frontu będziemy tłuć się tylko na jednej mapie, no to gratuluję, kiedy większość graczy już teraz jest znudzona graniem w kółko yy, tylko na tej jednej mapce. Dla mnie to byłby straszny fail ze strony WG, ale już nie raz nas nauczyli, że potrafią odwalić fejle przeróżne. Czy można spodziewać się WOTa na Nintendo Switch? Nie umiemy na to odpowiedzieć, lepiej zapytać się twórców WOT Blitz. Nie, nie mam na razie Nintendo Switch, więc się nie wypowiadam. Jesteśmy dumni, że w ogóle udało nam się stworzyć kompletne linie czeskie, polskie czy włoskie. dodane do nich gałęzi. Dodanie do nich gałęzi byłoby dużym wyzwaniem. To oznacza, że no, na razie nie ma co się spodziewać rozbudowy polskiego drzewka. Nie wiadomo jak włoska, włoskim i czeskim, ale pewnie też nie. System stylów i kamuflaży wydaje się być wystarczająco rozbudowany. W najbliższej przyszłości nie będzie poszerzany o naprzad malowanie pojazdu. Szkoda. Nagrodami za linię frontu i bitwy rankingowe są również pojazdy 9 tieru. Rozważymy opcję przywrócenia czołgu średniego T22 jako nagrody za CW, za obligację, maraton, misję do kupna na czarnym rynku. T22 był nagrodą kiedyś w specjalnym trybie, tam było dużo ustawek. Pojazd ten był totalnie przegięty znaczy, to, to był inaczej. To był bardzo dobry pojazd, który w rękach bardzo dobrych graczy, bo na ogół gracze bardzo dobrzy czy wybitni wtedy go mieli, robił siekę na randomach. Wargaming potem ten czołg. Tak po dupie yy, skopało, yy, że posiadacze te 22 w ogóle praktycznie tym na randomy nie wyjeżdżają. Jak często widzicie, taki pojazd, yy, grając na 10. -tych tierach, ja nie pamiętam już. Kiedy coś takiego spotkałem, więc nawet jeżeli on do gry zostałby wprowadzony w jakiś sposób, to też myślę, że byłaby to ciekawostka przy jego obecnej formie typu Fos 155 czy Godzilla, aniżeli pełnowartościowy pojazd, który by sobie radził z innymi na, na randomach i którego by jeździło bardzo dużo. Tak, tak mi się wydaje. Wraz z nowym systemem załogi zostanie rozwiązany problem przeszkalania załóg na niskich tierach, gdzie się. Nie gra, gdzie nie gra się dużej ilości bitew i jest ona szybko przekładana, tracąc na, na procentach wyszkolenia. To jest dobra zmiana, bo na, na lolkach na ogół wiele czasu nie spędzamy, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze tych bonusów do expa wpada tak dużo, to do niskie diery przeskakuje się na pstryknięcie palcem. Dane dotyczące wykluczonych map są zbierane i niedługo zostaną udostępnione graczom. Duża ich część pokrywa się z tymi, których dotyczyły ostatnie ankiety. Ja czekam, czekam bardzo na wyniki... Yy, tych, yy, na wyniki właśnie tego, które mapy najczęściej są blokowane. Ciekawe, czy, czy trafiłem z moimi, czy też nie. Czy przesadzone czołgi jak 907 czy f 279 również zostaną zbalansowane? To dość drażliwy temat, ponieważ są to czołgi za wyjątkowe zasługi. W tym momencie skupiamy się na testach rebalansu, a wnioski z niego pozwolą nam znaleźć bardziej ogólne rozwiązania, jak stworzyć nowe atrakcyjne pojazdy nagrody, które nie będą tak przesadzone w oczach większości graczy. Czyli pożyjemy, zobaczymy. Wprowadzenie, no, wprowadzenie nowej technologii dział gładkolufowych spowodowałoby, iż wszystkie obecne czołgi w grze stałyby się po prostu przestarzałe. Nie wprowadzimy takich dział. Ok. Lecimy dalej. Prace nad nową mechaniką załogi wciąż trwają. Pierwsze podejście było zbyt dramatyczne i pomysły sięgały zbyt daleko. Czekajcie na aktualizację tego tematu. No ja czekam bardzo, bo tutaj w kwestii załogi, która przez tyle lat się nie zmieniała, mają duże pole do popisu i ciekawe w jakim kierunku pójdą. W tej chwili gąsienicowe czołgi lekkie nie potrzebują buffów, jednakże rebalans wszystkich pojazdów pozwoli skorygować różnice pomiędzy gąsienicowymi czołgami lekkimi a kołowcami. Okej. Okay. Ciekawe w jaki sposób, ale to jak gdyby. Zobaczcie, ile jest takich odpowiedzi na zasadzie teraz tego nie zmieniamy, tym się może zajmiemy później. Poczekajcie na zmiany, poczekajcie na zmiany, czyli takie znowu wydłużanie, wydłużanie ogromnych, ogromnej ilości problemów, odkładanie w czasie, no bo chcemy zmienić coś globalnie, a potem zobaczymy. Czyli, no, kupowanie sobie czasu. Nie mamy wyjścia, musimy czekać. W przyszłości rozważymy na przykład naliczanie obrażeń pasyście w momencie uszkodzenia koła LT. Nie rozumiem, czyli co, że jak trafimy kołowca w koło i będzie on to koło miało uszkodzone i potem oberwie, to my dostaniemy asystę. Ciekawe. Ulepszenie wskaźnika penetracji dla pocisków HIT kontra pancerz warstwowy. Wskaźnik powinien działać prawidłowo, jednak dla pancerza warstwowego są to spore obliczenia w czasie rzeczywistym. Sprawdzimy to jeszcze raz. Nie wiem, czy nie chodzi o ten wskaźnik przebicia na, na bieżąco, który nam pokazuje różne kolory, to jest czy jesteśmy w stanie coś przebić, czy też nie. I nieraz jest, no przecież miałem wskaźnik na zielono, a okazuje się, że nic z tego nie wyszło. Wydaje mi się, że im o to chodzi. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Mamy dobre rozwiązanie w aspekcie bonusu razy 3 doświadczenia za wygraną bitwę z kątem premium, a powolnym szkoleniem z załogi pracujemy nad poprawką i wkrótce powinna się ukazać. No, jeżeli będzie w jakiś sposób można przyspieszyć dodatkowo szkolenie załogi, to ja na to bardzo czekam i zobaczymy, jak to, wprowad... jak to zrobią. Rzadkie pojazdy, takie jak is 5 t dwa, 3, 3, były w idei sklepu za obligacje. W tej chwili finalizujemy pierwszą partię ofert dla sklepu. Czyli okazuje się, że te takie czołgi, które były za kampanie, za krótsze kampanie. Jak właśnie IS5 czy posiadany przeze mnie T2-3, będą do kupienia za obligacje. Mnie to akurat po części cieszy, bo może będę w stanie nabyć jakieś pojazdy, których nie miałem możliwości zdobyć, bo nie grałem kampanii i pograć w tym na randomach i zrobić dla Was materiały. Zobaczymy, jakie będą koszty oczywiście takich czołgów, i ile tych obligacji będzie mi potrzebnych. Czy byłoby możliwe zbadanie niektórych czołgów poprzez pojazdy innych nacji, na przykład wybadanie brytyjskiego Firefly z amerykańskiego? Easy Eighta pomogłoby to wprowadzić do gry czołgi nacji, które nie mogą mieć własnego drzewa. W planach jest podobne rozwiązanie, które pozwoli osiągnąć ten sam cel bez tworzenia drzewek jeszcze trudniejszych do odczytania niż są teraz. Ciekawe co Wargaming kombinuje. W tym momencie nie ma w planach prowadzenia Chief na MK6. Dlaczego niektóre czołgi są błędnie nazwane? W wielu przypadkach pojazdy, które nigdy nie osiągnęły masowej produkcji lub zostały anulowane we wczesnym prototypie, mają różne nazwy w różnych źródłach. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pojazdów eksperymentalnych. W każdym razie wybierając konkretną nazwę, ufamy naszym historykom i twardym dowodom. Rozważamy odświeżenie pojazdów ósmego tieru, nagród za CW, na przykład IS-5, czyli możliwe, że no, te czołgi, które też już ileś lat temu były wprowadzone, doczekają się jakichś zmian, może buffów? Czekam. Jeśli ST2 i inne pojazdy z podwójną lufą wejdą do gry, utworzą oddzielną gałąź. Ja bym bardzo chciał, żeby te czołgi dwulufowe do gry weszły. też byłaby to jakaś ciekawostka. I tu przy okazji też zatrzymam się. Wielu graczy w wocie przez lata ma ten problem, że czołg jakim jest ST1 nazywa STI. A to nie jest STI, moi drodzy, tylko Rzymska Jedynka. Dlatego Właśnie idealnie widać to na przykładzie planowanego czołgu z dwoma działami, którym jest ST2. To nie jest STII, tylko ST2. I tamten czołg jest ST1, a to jest ST2. Zapamiętajcie to i uczcie swoich kolegów, którzy grają z wami w klanach, którzy zwają, grają z wami w wocie, że radziecki czołg ciężki 9. tieru to nie jest STI, tylko ST1. Możecie im puszczać ten film. To Ewentualnie będzie czołg ST2, a nie STI. Dobra, to taki dodatek ode mnie. Dokładnie przyglądamy się danym i jesteśmy zadowoleni z osiągów pojazdów kołowych w tej chwili. Super, ale jesteśmy zadowoleni, bo myślę, że dużo graczy niekoniecznie. Wystąpiły pewne problemy w trybie frontline i zajmujemy się tym. Ciekawe w jaki sposób. Jeśli chodzi o nowe drzewa na kołach, jest za wcześnie, aby coś powiedzieć. Nie widzimy jednak potrzeby tworzenia nowej klasy, ponieważ czołgi kołowe mają taki sam cel na polu bitwy, jak czołgi lekkie. Ja myślę, że tak czy siak, prędzej czy później kolejne pojazdy kołowe do gry będą wchodziły, bo są to kolejne rzeczy do ekspienia, które przyciągają graczy i kolejne możliwości budowania następnych premek i zarabiania kasy. Planujemy wkrótce rozwiązać problem silk clubingu to jest dla mnie interesujące, co chcą zrobić. Co sprawia, że dobre drzewo technologiczne jest stworzone przez fanów. Dobre drzewko technologiczne, w naszych oczach, powinno spełniać kryteria. Być wystarczająco kontrastować z, rozgryw roz z rozgrywką POV i opierać się na pewnych solidnych dowodach, które nie wymagają od naszych ludzi włamywania się do tajnych archiwów i planów stamtąd. Mimo to wysiłki społeczności często służą jako źródło pomysłów i inspiracji, zarówno dla zespołu projektowego, jak i naszych historyków, którzy prowadzą badania terenowe na całym świecie. Łączone w drzewka czołgi, Ameryka Łacińska plus Hiszpania w grze, wierzymy, że mamy teraz lepszą odpowiedź na pytanie, jak wprowadzić do gry pewne specyficzne warianty czołgów i chętnie przedstawimy je społeczności ukrótce. Czekam na to. Oprócz ja niszczycieli czołgów, sprawdzane są możliwości wprowadzenia nowych gałęzi do drzew czeskich i włoskich. Czyli wcześniej czytaliśmy, że może być problem z wprowadzeniem dodatkowych gałązek do, Czech, do Czechów i do Włochów, a teraz okazuje się, że coś tam kombinują z tym, ale no, nie jest powiedziane, że, że to wejdzie. Możliwe, że niedługo zaistnieje możliwość zmienienia narodowości niektórych czołgów premium, np. rudy do polskiego drzewka. Ten temat był już poruszany jakiś czas temu. Że taka możliwość być może będzie w przyszłości, i myślę, że wielu, wielu z nas czeka, żeby przenieść rudego do polskiego drzewka. Ja od razu bym to zrobił. Do tej pory nie pojawiły się plany dotyczące możliwości przenoszenia doświadczenia pomiędzy załogantami. Istnieje funkcja, która na żądanie pozwala na migrację kąt pomiędzy serwerami, np. w przypadku przeprowadzki z Europy do Stanów. Ciekawa sprawa. Wkrótce zostaną udostępnione dane na temat tego, która mapa jest najczęściej blokowana w poszczególnych regionach. No to na to czekam. Kiedyś te 115 dostał Buffa w postaci wzmocnionej kopuły dowódcy, co wzmocniło ten czołg na tyle, że społeczność zaczęła pytać o nerw. Obecnie jest to solidna maszyna 10 poziomu. Ja się z tym nie zgodzę, nie jest to solidna maszyna 10 poziomu. Jednak trudno zaprzeczyć temu, że w pojedynku z Super Conquerorem. E5 jest na straconej pozycji. Super Conqueror jest silniejszy i łatwiejszy do gry. Uważamy jednak, że tego typu zestawienia nie są odpowiednim wyznacznikiem do balansowania maszyn. T1105 jest bardziej mobilny i posiada lepszy pancerz kadłuba, co w wielu sytuacjach daje mu przewagę. Obecnie na piaskowicy testujemy pewne rozwiązania, które mogą poprawić sytuację niektórych pojazdów. Nie ma, w plan... nie ma w planach osłabienia Super Conquerora. Co do ponownego wprowadzenia czarnego rynku, na tę chwilę są przeważ... przetwarzane statystyki z tego wydarzenia, aby zrozumieć pełni jego zakres. No czyli. Tak jak wspominałem wcześniej, Wargaming musi zobaczyć, yy, czy są z tego zadowoleni i co ewentualnie tam pozmieniać. Myślimy nad zmianami cen dyrektyw, zanim zostanie wprowadzony nowy system załóg. Okay. Mamy rozwiązania na, na, na brak bita-frankingowych w regionie NA i APAC. Ponadto chcemy ponownie wprowadzić duże wydarzenie turniejowe z powrotem, ale nie w formacie WGL. Ta historia już się skończyła, chyba że znajdziemy lepsze tryb gry, aby przynajmniej sprawdzić, że rozgrywka będzie przyjemniejsza do oglądania. Rozważymy pomysł wprowadzenia dodatkowych usprawnień do statystyk sesji. No ja, ja jednak zainstalowałem, mimo tego, że Wargaming wprowadził statystyki sesji w tym patchu, to wróciłem do, jasen, do, jasen, do, jasen, do statystyk sesji Jasen Krasen. No i bardziej odpowiadają. Kolejna mapa zaraz po Mińsku zostanie poddana modyfikacjom. Może być to Przełęcz. No zobaczymy, co tam będą chcieli pozmieniać. Rebalans chińskich medów. Odnerwienie Helkata, a przynajmniej jego biegu wstecznego, Baf fv 205. Odpowiedź taka sama jak wcześniej. Rebalans obejmuje wszystkie pojazdy, czyli czekajcie na zmiany, jak, jak wprowadzamy zmiany, potem będziemy czekać rok, żeby zbierać dane itd., itd. Nowe kołowce na razie nie zostaną wprowadzone. Istnieje chęć stworzenia brytyjskiej gałęzi pojazdów tego typu w przyszłości. Drzewko bałkańskie, gromadzące czołgi z Węgier, Jugosławii i Rumunii. Znaleźliśmy na to rozwiązanie. Podobne pytanie jak Drzewko Ameryka Łacińska plus Hiszpania. Czyli oni już mają jakiś gotowy pomysł, ciekawe tylko jaki. Do tej pory było kilka pomysłów, co zrobić z pociskami HESZ. Obecnie zespół pracuje nad propozycją zmian i przetestowania ich w piaskownicy. Jest w opcji ograniczenie ilości amunicji specjalnej, ale nie jest to opcja preferowana na ten moment. Czyli też, też kombinują, żeby ograniczyć, ewentualnie nad wariantem, żeby móc. Yy, Zabrać jakąś maksymalną ilość tych pocisków, a nie wywalić się pociskami premium pod korek. Ale na razie wiemy, że nie są za bardzo tym zainteresowani. Jest zbyt wcześnie, by mówić o formacie dodawania bardziej nowoczesnych czy fałszywych czołgów. Wolniejsze kołowce, które bardziej się skupiają na sile ognia, coś pomiędzy tdk a lekkim, yy, wprowadzane w przyszłości, jest to wyraźna możliwość. Czyli no, też kombinują pewnie na czymś ala tdk na kołach. Rozważymy przywrócenie FVA 215 do gry w sklepie za obligacje. Jeśli tak się stanie, przyjrzymy się jego statystykom, ponieważ po emeryturze może wymagać trochę miłości. Okej, okay. kolejny czołg 10 tieru, który może być w jakiś sposób przywrócony do gry. Czy pudełka świąteczne przywrócą w tym roku? Ewent Świąteczny jest w przygotowaniu i mamy nadzieję, że spodoba się jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ale w, w tym pierwszym tej pierwszej stronie, coś tam było o pudełkach świątecznych, czyli obstawiam, że tak będą. Elastyczny czas premium. Konto premium na jeden dzień jest najbardziej elastyczną opcją. Krótko i na temat. Działo 128 mm dla Grille z WTK Panzer 4. Nie wydaje się to dobrym pomysłem, ale pomyślimy o tym. Powoli planujemy rozszerzenie amerykańskiego drzewka. Ciekawe co tutaj będą chcieli wprowadzić. Wprowadzenie Churchill Avre do gry. Jeśli kiedykolwiek odniesiemy sukces na tym polu, powiadomiemy wszystkich, że nadchodzą nowi bogowie. Nowy pojazd na poziomie 10 tieru w miejsce obecnego s 100 Obniżenie poziomów s 100 E75, tygrys II, tygrys I. Nie planujemy czegoś takiego. Ogień przyjacielski na randomach zostanie niedługo wyłączony, a jednak, czyli doczekamy się tego, zmiana testowana na linii frontu wejdzie do randomów. do randomów. do randomów, Mechanizm, wielu wiesz, w tej chwili mamy kilka nowych mechanizmów, ale na razie odkładamy tą mechanikę. Może wrócimy do tego trochę później, albo bardzo później. Yy, tutaj Gerson Pancers to mnie nie interesuje. W przyszłości pojawi się więcej głosów załogi, na przykład do skórek załogantów. To jest fajny patent. Matchmaking oparty na umiejętnościach, statystykach. Planujemy wprowadzić specjalne zasady matchmakingu dla początkujących i nowych graczy, które są oparte na wieku, konta, bitwach i innych kryteriach. Nie jest to jednak matchmaking oparty na umiejętnościach. No to co, co mówiliśmy wcześniej, że jednak dobrze, żeby ci nowi gracze nie zniechęcali się za szybko do tytułu, walcząc z wyjadaczami. Nie rozważano możliwości uzyskiwania pojazdów za wolne doświadczenie, jak to ma miejsce w przypadku WoWs? A szkoda, w WOFSie coś takiego się sprawdziło, warto by pomyśleć nad tym wodzie. Może kiedyś do tego przysiądą. Niewielka część społeczności graczy powoli przechodzi na gry w systemie Linux. Yy, czy w nadchodzącym roku lub dwóch będzie wsparcie dla Linux, a to zależy od tego, jak mała będzie ta społeczność i jak wolno zmieni się. Obecna polityka dodawania pojazdów nie dla dział gładkolufowych i automatycznych, nie dla kompozytowego, dynamicznego i aktywnego pancerza. Pojazdy XXI wieku, wykastrowane ze swoich współczesnych atrybutów, nie będą dobrym przeciwnikiem dla pojazdów z połowy XX wieku. No i to by było na tyle. Piszcie proszę co sądzicie, bo informacji jest ogrom, które według Was są spoko, które Was zawiodły. Czekam, chętnie z Wami podyskutuję w komentarzach. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, bo to wpływa na zasięg materiałów oraz oczywiście o zostawieniu suba z dzwoneczkiem. I widzimy się w kolejnych materiałach. Miłego dnia wszystkim. Trzymajcie się. Cześć.